Ja zaczynałem pracę w teatrze w bardzo dobrych czasach. Konkurencja była niewielka, ponieważ wtedy kompozytor musiał znać nuty osobiście, nie tylko z widzenia, i jeszcze umiał je zapisać. Dzisiaj ta umiejętność jest zbędna. Albo była muzyka na żywo wykonywana, albo była nagrywana w studio, więc ten materiał musiał być dostarczony. A dzisiaj kompozytor przyjeżdża, no i tam se wypróbowuje i tak dalej. Jak coś mu nie pasuje, no to se skasuje, coś dogra i to jest intuicja. A już ja nie mówię o znajomości harmonii czy kontrapunktu, to są rzeczy wręcz no niedostępne. W tamtych czasach było sporo fantastycznych ludzi, którzy pisali, chociażby Derfel, czy Czardecki, czy Żuchowski. Dużo kompozycji teatralnych dla Teatru Lalek napisał sam Penderecki. Później nastąpiła era tak zwanych samograjów, to były jakieś tam keyboardy z jakimiś sekwencerami i jeżeli ktoś nie poszedł za tym, no to wypadał z rynku. Zmieniły się czasy na wolny rynek, na bardziej taką kapitalistyczną gospodarkę, więc musiało to być tanie. Więc to były tanie produkcje, nie trzeba muzyków, nie trzeba studia, przywozi się gotowy materiał. Sam zresztą w to wsiąkłem, no. W tej chwili nie mogę na to patrzeć, szczerze mówiąc, już mnie taka elektronika nie bawi wręcz. Teatr się pojawił w moim życiu bardzo wcześnie, bo w wieku 15-16 lat już zacząłem grać w profesjonalnym teatrze, jako muzyk, aktor występować. To był teatr imienia Juliusza Osterwy w Lublinie. Tam brałem udział w spektaklach jako muzyk aktor, więc miałem okazję już wtedy popracować i popatrzeć, jak pracują profesjonalni aktorzy. Tylko że to był teatr dramatyczny. Natomiast pierwszą taką styczność z Teatrem Lalek miałem w Białymstoku. No, trzeba znać trochę literatury i trochę dramaturgii, żeby to robić, bo to nie jest tak, że napiszesz, to musi mieć swoją funkcję. Jeżeli nie znasz dramatu dogłębnie, więc ta muzyka jest przypadkowa. Teatr jest, że tak powiem, taką synkretyczną sztukę i jeżeli reżyser mówi, to nie może mówić kompozytor, jeżeli scenograf mówi, to wtedy scenograf. Każdy ma te swoje 5 minut, czyli taka czysta polifonia. Czysta polifonia. Oczywiście wykształcenie muzyczne nie przeszkadza, ale generalnie no jeszcze trzeba mieć ten zmysł troszeczkę dramaturgiczny. No i scenograf swoje, reżyser swoje, a ja swoje, z tym, że oczywiście no, staram się jakby przyjmować te uwagi od reżysera, od scenografa. Jakoś to filtrować przez swoje też jakby takie pierwsze wrażenia, które mi przychodzą do głowy, kiedy zapoznaję się czy ze scenariuszem, czy właśnie z tymi formami, które mają być użyte w danym spektaklu. Ja również szukam formy jakby muzycznej, szukam elementów wspólnych, szukam jakichś przewodnich motywów, szukam czy ta struktura muzyczna
może być jakoś logicznie poukładana, czy możemy, czasami jest to instrument pojedynczy, który jest punktem jakby takim spajającym całą warstwę muzyczną, czasami jest to jakiś motyw przewodni. Koncepcja plastyczna jest zawsze dla mnie bardzo istotna i bardzo mnie inspiruje w tym procesie komponowania muzyki do Teatru Lalek. To są kolory, to są tak naprawdę od wielkości w ogóle tych form zależy też jakby cała struktura muzyczna, faktura, którą się będę posługiwał. Staram się dopasowywać tak, żeby ta muzyka w pewien sposób nie odwracała uwagi od tych form. Też z nimi jakby korespondowała, żeby po prostu muzyka była koherentna z obrazem. A to w Teatrze Lalek jest moim zdaniem bardzo, bardzo istotne i to jest ta główna cecha, która jest inna niż podczas pracy nad spektaklem żywoplanowym. Kolor, sama faktura, ona jest przekładalna na dźwięki, przekładalna. Oczywiście ja nie lubię czegoś takiego jak takie synchronizacje, czyli kreskówka na scenie, chociaż w niektórych wypadkach ma to swój sens z lalkami. Tu już nie chodzi, żeby naśladować ich ruch i synchronizować, ale pamiętam takie przedstawienie, też dawno temu zrobione, Miecz przez Szalachowskiego. Tam nie było lalek, ale ci aktorzy zachowywali się na scenie jak marionetki. To było ich jakieś takie jedno z pierwszych przedstawień w żywym planie, więc oni sobie do końca nie radzili i Szalachowski zrobił z tego walor. Ja poszedłem trochę dalej, że tam właśnie robiłem tak jak kreskówkę, czyli dokładnie były no, takie synchrony jak w filmie animowanym nieraz się spotyka. Także czasami jest to istotne, czasami nie, ale myślę, że jednak ta spójność gdzieś powinna być. Fakt zestawienia przedmiotu z muzyką działa bardzo na wyobraźnię, że my za pomocą muzyki możemy ten cały obrazek właśnie tak naprawdę, że możemy tę wyobraźnię widza za pomocą muzyki nakierować i to w sposób no, szczególny. Teatr dał mi wolność. Wolność taką, że ja nie muszę trzymać się mody, stylu, czasu, bo ja raz mogę być, nie wiem, w starożytnej Grecji i robić Antygonę, raz mogę być w onirycznym, sennym świecie Brunana Schulza, a czasem gdzieś wywędrować do starożytnej Japonii. Prawda? Albo w jakąś bajkę idę, albo w jakiś dramat współczesny i w zależności od tego, gdzie ja jestem, mam materiał wyjściowy, albo to w postaci instrumentów, albo w postaci skali muzycznej, która nadaje ten cały koloryt. Także daje mi to swobodę. Marzy mi się musical lalkowy, marzą mi się spektakle z muzyką jazzową, z wykorzystaniem właśnie wszelkiego rodzaju form lalkowych. Marzą mi się spektakle, gdzie będzie grana muzyka na żywo przez muzyków. Marzą mi się spektakle, do których będę mógł napisać muzykę rockową. Więc myślę, że te wszystkie, że tak naprawdę Teatr Lalek jest bardzo, bardzo pojemny i każdy rodzaj muzyki tutaj się sprawdzi. Znaczy, no niestety, czasy mamy takie, że większość tej muzyki pisanej do teatru kompozytorzy piszą i nawet nagrywają w domu. Niestety, takie czasy są.
Wynika to oczywiście z aspekty tutaj jakieś finansowe wchodzą w grę, ale też i możliwości coraz większe, że kompozytor może pracować, może wiele instrumentów za pomocą symulacji komputerowych nagrać sam w domu. Tak w przyszłości, marząc o tym, chciałbym, żeby jednak wszystkie instrumenty, które nagrywamy, były nagrywane na żywo, pomijając oczywiście brzmienia typowo elektroniczne, no bo tego inaczej, w inny sposób nie da się nagrać, jak za pomocą instrumentów elektronicznych, czy też no, specjalnych syntezatorów analogowych. Wszystko zależy od pieniędzy. Jeżeli po prostu teatr będzie stać na angaż taki, na taką realizację, to będzie, jeżeli nie, no to nie. To nie jest tak, że tak musi być. Fajnie by było, żeby teatr zatrudniał muzyków grających na żywo. Zawsze.